Drodzy Państwo, chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać na dzisiejszym spotkaniu. Widzę tak wielu znakomitych gości. Każdego z Państwa bym chciała przywitać osobno, ale wtedy musielibyśmy siedzieć do północy, bo Andrzej ma bardzo dużo do powiedzenia, więc wybaczcie, w imieniu pogranicza witam wszystkich obecnych bardzo serdecznie. Na kolejnym już spotkaniu z cyklu, a nie, to jest temat dzisiejszego, z cyklu Wokół dziejów Sejn. Inspiracją do tego spotkania jest praca dwóch historyków, którzy pracują w zespole. To jest dzisiejszy nasz gość Andrzej Matusiewicz i wraz z nieobecnym dzisiaj Melchiorem Jakubowskim podjęli się bardzo poważnego zadania, to znaczy przygotować monograficzną historię Sejn. I praca trwa już co najmniej od roku i chyba jeszcze będzie trwała tyleż samo, bo większość Państwa sobie pewnie zdaje sprawę, czym jest taka praca historyka. Z jednej strony to jest fascynująca praca detektywistyczna, ponieważ to jest zanurzanie się w niezwykle ciekawe, nieodkryte dotąd obszary różnych archiwów, dokumentów. I to wcale nie jest tak powiedziane, że wszystko jest podane na talerzu. To są archiwa wielu miast, wielu instytucji i trzeba naprawdę oprócz wielkiego zaangażowania, pracy, czasu, mieć jeszcze coś, co, o czym historycy nieczęsto mówią wprost, ale tak zwanego nosa, gdzie to szukać i jak to odkrywać. Otóż to. Tak. A ty wiesz, co mówisz, oczywiście. Tak. Więc jeszcze los szczęścia, jak tutaj usłyszałam podpowiedź. Także jest to praca, musi być rozpisana na długi dystans. W ubiegłym roku spotkaliśmy się już po raz pierwszy na takim spotkaniu z tego cyklu. To było spotkanie pod tytułem Czy Sejny miały wiek złoty? I powiem, skąd wzięła się myśl, żeby takie spotkania organizować. Otóż nasi autorzy, Andrzej Matusiewicz i Melchior Jakubowski, chcieli tą pracę robić w Państwa obecności niemalże, to znaczy chcieli konfrontować czy też prezentować poszczególne etapy swojej pracy, mając nadzieję, że być może podczas takiego spotkania pojawią się takie wątki, takie pytania, takie obszary, które ich pracę skierują jeszcze inaczej, na inny horyzont. I tak też się stało. Ubiegłe spotkanie, no nie chcę Państwa straszyć, ale naprawdę było wielogodzinnym posiedzeniem. Było tak fascynujące, że nikt z nas nie odczuł, że minęło kilka godzin, ale rzeczywiście wiele pytań, wiele dopowiedzeń ze strony publiczności, myślę, że było niezwykle ciekawe. A dla tych z Państwa, którzy nie byli obecni podczas tego spotkania, bardzo zachęcam do zajrzenia do archiwum na stronę internetową Pogranicza, bo tam ta rozmowa jest zarejestrowana i można do niej wrócić. Dzisiejsze spotkanie, kim byli dawni Sejnianie? I przed Państwem Andrzej Matusiewicz, wszystkim nam dobrze znany, historyk, regionalista, to znaczy, cóż to znaczy to słowo? To jest ten, który ukochał swoje miejsce, swoją ziemię i całe swoje siły twórcze poświęca temu miejscu. Ma za sobą wiele publikacji, wiele aktywności i
spotkań, wydawnictw, a także to niezwykłe wydawnictwo, które ciągle nam towarzyszy, to znaczy rocznik, dobrze mówię rocznik? Dobrze. Tak, nieregularny rocznik, prawda? Nie, regularny. Tak, właśnie, redaktor naczelny wie, co mówi. Tak, tak, z dziejów ziemi suwalsko-augustowskiej. Proszę Państwa, to w takim razie przed nami Andrzej Matusiewicz i kim byli dawni Sejmianie? Oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo. Dziękuję, witam Państwa bardzo serdecznie. Na siedząco, bo będę korzystać z podpowiedzi różnych i jednocześnie będę sterować prezentacją. Postaram się w ciągu może godziny zegarowej się zmieścić, a potem zostawimy czas na pytania, bo wątek jest niezwykle obszerny, a od ostatniego spotkania moja wiedza powiększyła się o kilkaset przeczytanych skoroszytów, publikacji i ileś tam set pewnie numerów różnych czasopism, więc byłoby o czym mówić. Temat, kim byli dawni Sejmianie, jest trochę sprowokowany rozmową po ostatnim spotkaniu, a szczególnie sprostowaniem sposobu nazywania mieszkańców Sejm przeze mnie. I Jola Olsztyn wyjaśniła mi, że powinno się mówić Sejmianie. Teraz pan Krzysztof Tur potwierdził, że tak powinno być, więc prawidłowo chciałem zatytułować to spotkanie. Jednak ci Sejmianie mnie trochę intrygowali. Na co chciałbym dzisiaj zwrócić Państwa uwagę? Więc po pierwsze przyjrzeć się strukturze wyznaniowej, narodowościowej Sejm na przestrzeni stulecia, bo przyznam, że w tym podziale ról między mną a panem doktorem Jakubowskim to jest tak, że pan doktor Jakubowski pracuje do roku 1807, a ja od 1807 do współczesności, a do dzisiaj powiem, że mogę dyskutować i rozmawiać o Sejmach do 1900 mniej więcej 15 roku. Jeśli chodzi o późniejszy czas, owszem, materiały mam zebrane, ale nie powiem, żeby były przeanalizowane czy też przestudiowane. Nie wszystko jeszcze też zobaczyłem i czytałem. Później spróbuję w skrócie przedstawić Państwu organizacje poszczególnych społeczności, trochę o ich statusie ekonomicznym, o liderach religijnych oraz o świątyniach tych wyznań, które w Suwałkach miały swoje społeczności. Powiedziałem? Proszę mi wybaczyć, bo czasem może się jeszcze Filipów pojawić, ale to z racji, że nie obrażą się Państwo, jeśli jednak powiem, że na pierwszym miejscu jest Filipów, potem Suwałki, a Sejny dopiero zdobywają tę przestrzeń i być może odwróci się za chwilę, będę mówić wszędzie Sejny, a potem dopiero... Słucham? A jeszcze Krasnopol, tak. To już Krasnopol to jest tak. Bardzo mocno się zakorzeniłem w Krasnopolu. I przy okazji, jak będę prezentować Państwu to, co jest tutaj do drugiego punktu przewidziane, to spróbuję też powiedzieć, pokazać też, do czego może prowadzić brak opracowania historycznego jakiejś miejscowości, bo akurat te wątki, o których rozmawiamy, nie mają dotychczas w literaturze historycznej żadnego odniesienia, jeśli chodzi o Sejny. W związku z tym tę przestrzeń, tę pustkę zagospodarowują różne teksty o bardzo, bardzo różnych pomysłach na historię Sejny. Ja spróbuję to Państwu też pokazać. A na koniec zastanowimy się, co z tego wynikało, że Sejny były takie, a nie inne, jeśli chodzi o tę
różnorodność mieszkańców. Będę posiłkować się na wstępie tabelami. Zostawię trochę na dłużej te tabele, żebyście Państwo sobie poczytali je. Ja będę się trochę do tych liczb odwoływać, ale głównie zechcę pokazać Państwu, na czym polega problem z wiarygodnością tych danych. To będą dane co do jednej osoby, ale różnice, błędy mogą sięgać czasem kilkuset osób i ja spróbuję wyjaśnić, skąd się to bierze. Więc to jest pierwsza część tabeli, która pokazuje liczbę mieszkańców w Sejnach, to jest ta ostatnia kolumna po prawej stronie, w okresie od 1808 do 1870 roku. Niektórzy historycy w ogóle deprecjonują te wszystkie dane, z wyjątkiem w tym przypadku dwóch lat, 1808-1810, bo to były spisy zarządzone w okresie księstwa warszawskiego. Ich wiarygodność też jest ograniczona, no ale to jednak były spisy, więc wiarygodność jest większa niż jeśli chodzi o pozostałe dane, bo one pochodzą z bilansowania ksiąg ludności, bo prowadzono na poziomie każdej gminy, w tym miasta, Sejn, księgi ludności, które odnotowywały tych, którzy przybyli do miasta lub tutaj się urodzili. Te księgi miały sporo błędów, to za chwilę o tym powiem, i rejestrowały, jak Państwo widzicie, tylko w kategoriach religijnych, stąd małą literą Żydzi, bo to jest kategoria religijna, a nie narodowościowa. Więc czasem to byli wszyscy chrześcijanie mieszkający w mieście, czasem rejestrowano tylko katolików i podział chrześcijan na ewangelików, filiponów prawosławnych i Żydów, a czasem, ale to dopiero w późniejszych latach, także rejestrowano wyznania niechrześcijańskie, inne niż żydowskie, mojżeszowe czy izraelickie, jakbyśmy to nazwali. Co wynika z tej tabeli? Że taki rzeczywiście okres dosyć burzliwego wzrostu demograficznego Sejn do 1833 roku mniej więcej tak trwa. Czyli to jest, można to przesunąć do powiedzmy lat 40. Czyli to jest to, co nazwaliśmy poprzednio złotym okresem, złotym wiekiem w dziejach Sejn i wyjaśniałem, dlaczego ten wzrost liczby ludności był taki dynamiczny. Natomiast później widzimy w zasadzie, ja nie wiem, czy to stabilizacja, czy stagnacja, bo ciągle mamy w przedziale od 3300 do 3600, ten ostatni rok 1870 to jest 4350 mieszkańców. Ale traktujmy to w przybliżeniu. To nie jest tak, że to było tylu akurat w mieście ludzi. To była liczba zmienna, ale tylu było zarejestrowanych. A jak zarejestrowani, to wiemy, że niektórzy wyjechali, niektórzy przyjechali, a się nie zarejestrowali. Bo dopiero taki porządny, ścisły obowiązek meldunkowy wprowadzono po 1944 roku, kiedy w ciągu 24 godzin trzeba było się zameldować u sołtysa w urzędzie i nie można było pozostać dłużej bez narażenia się na konsekwencje administracyjne. Istotne tutaj jest to, że jak widzicie Państwo, w zasadzie jest stabilny, wolny, ale stały wzrost liczby ludności żydowskiej. Natomiast jeśli chodzi o katolików, to po tym wzroście do 1838 roku, czy 40, później następuje spadek liczby mieszkańców tego wyznania do 792 w 1856 roku. Jest to, przypomnę tylko, między innymi skutek tego kryzysu w rozwoju Sejn, spowodowanego głównie wyprowadzeniem z miasta szkoły średniej. Konsekwencje tego były dla miasta bardzo, bardzo duże. Próbowałem to wyjaśnić na poprzednim spotkaniu. I teraz kolejne lata późniejsze
umieściłem tutaj w innej tabeli, dlatego że zmieniła się trochę, jak Państwo widzicie, klasyfikacja. To znaczy w sumie na końcu mamy obecną ludność i niestałą. Bo tak podawano w statystykach. Obecna, czyli ta, która została zapisana do ksiąg miejskich i z żadnych powodów nie została wykreślona. Obecna. I niestała, czyli taka, która do miasta przybyła, a nie była wpisana w księgi mieszkańców stałych. I tutaj nie ma różnicy w zasadzie. Ogólnie mamy liczby mieszkańców znowu w przedziale 3-4 tysiące. Natomiast wzrasta liczba ludności katolickiej przy znaczącym spadku ludności żydowskiej. Ale to jest między innymi efekt emigracji. Powiat sejneński i Sejny miały największą emigrację ze wszystkich powiatów gubernii suwalskiej wtedy, a gubernia suwalska miała największą emigrację w całym Królestwie Polskim. Emigrację we wszystkie strony świata, ale chodziło głównie o Stany Zjednoczone, Amerykę Południową. Więc tutaj ubytek ludności był bardzo silny. Wiemy też, że to dotykało ludności innych wyznań, także i katolików, bo sami pewnie mamy gdzieś tam w rodzinach relacje o wyjeździe naszych przodków za pracą do Stanów Zjednoczonych czy do Niemiec. To jest ta kategoria ludności nieobecnej, ale w to miejsce pojawiali się ci, którzy chcieli w Sejnach pracować, tu przyjechali, żeby zamieszkać. I to była ta kategoria ludności niestałej. No widzicie Państwo, że pojawili się po raz pierwszy prawosławni w liczbie nieimponującej, ale jest to kilkadziesiąt osób, tu od 50 do 70 kilku, ale pamiętajmy, że to są głównie urzędnicy rosyjscy. To są głównie ci, którzy misję Imperium Rosyjskiego w Sejnach realizowali. No bo Sejny były nadal miastem powiatowym, więc urząd powiatowy, sąd, inne instytucje rangi powiatu były tutaj umieszczone i co charakterystyczne, kiedyś sobie to pewnie wyjaśnimy, tak się złożyło, że o ile urzędnicy miejscy łącznie z burmistrzami przez cały okres XIX wieku to byli Polacy, o tyle naczelnicy powiatu i większość urzędników tego urzędu to już byli Rosjanie, bo to były stanowiska decyzyjne i w związku z tym polityka imperialna zamykała się na poziomie tego urzędu. Resztę dało się już uporządkować i podporządkować. Natomiast powiat był tutaj z punktu widzenia Imperium Rosyjskiego urzędem najważniejszym. Niechrześcijanie to głównie są Tatarzy. To głównie są muzułmanie, którzy... Czasem to jest jedna rodzina, czasem dwie, ale nigdy, nigdy więcej. I wreszcie ostatnia z tego typu tabel, która jak Państwo widzicie ma jeszcze inne rozbicie, jeśli chodzi o dane, bo innymi danymi nie dysponujemy, tylko takie w tych trzech kategoriach. I tutaj mamy tak, liczba mieszkańców ogółem, jak widzicie Państwo to jest dosyć dużo, prawie zawsze ponad 5 tysięcy. Co to znaczy ogółem? To byli ci, którzy byli zapisani w księgach ludności stałej. To byli także nieobecni, tak, w związku z tym. Obecni i ci, którzy przyjechali, czyli nie stali. Czyli jak było ogółem na przykład w 1989 roku 5699, nieobecnych było 530, ale to byli mieszkańcy miasta, tu zapisani w księgach, bo raz można być było tylko zapisanym w księgach ludności. Jak się człowiek rodził, to go zapisywano w księdze mieszkańców stałych. I koniec. Nigdy z tej listy nie został wykreślony dany obywatel. Natomiast jak się wyniósł gdzieś, to wpisywano go do księgi ludności niestałej, bo on się tam nie urodził. No i byli tutaj... obecni, czyli ci, którzy akurat znajdowali się w Sejnach. Jak widzicie Państwo, liczba nieobecnych ciągle rośnie. Ciągle rośnie, no bo rośnie emigracja, wyjazdy. Natomiast przyjmuje się,
że wskaźnikiem rozwojowym dla miasta była rosnąca stale liczba ludności niestałej. W Sejnach, jak widzimy, to jest stagnacja. To znaczy, że Sejny z punktu widzenia ludzi z zewnątrz nie były atrakcyjne do zamieszkania. Sejny były do opuszczania, a nie do zamieszkania. Opuszczało Sejny dużo osób, z zewnątrz przybywało tych osób mniej. Ale liczba ludności, jak widzimy, oscyluje ciągle od pierwszej połowy wieku XIX aż do końca, do 1914 roku, w granicach 3-4 tysiące mieszkańców. Teraz przejdźmy do prezentacji poszczególnych grup kategorii ludności. Ja nie będę mówić dzisiaj poza tym, co chyba powiedziałem, o Polakach w Sejnach z dwóch powodów przede wszystkim. Raz, że to jest kategoria, grupa ludności dosyć dobrze poznana, szczególnie w kategorii wyznaniowej, dlatego że Sejny z racji siedziby biskupa, stolicy biskupiej, są od tej strony dosyć nieźle opisane. Jest to praca szeregu historyków, głównie Kościoła, i może dzisiaj nie będziemy się na tym koncentrować. A przy okazji, no, ze względu na nasze związki z tą grupą ludności, to myślę, że oddzielne spotkanie kiedyś zrobimy, poświęcone tylko tej kategorii ludzi. W związku z tym pozostaje nam rozpocząć od ludności żydowskiej, ale zapomniałem, że wcześniej jeszcze na podsumowanie chciałbym Państwu pokazać, jak te Sejny wyglądały w odniesieniu do innych miast gubernialnych i do Królestwa Polskiego. Więc w pierwszym roku, do którego dane mamy, 1808, Sejny, jak widzicie Państwo, są na końcu. Są najmniejszym miastem powiatowym wówczas w województwie augustowskim. Ale ta liczba ludności stopniowo nam rośnie. Nie będziemy porównywać, jak to się ma z innymi miastami. Interesuje nas finał. W finale, jak widzicie Państwo, Sejny wracają do ostatniego miejsca. Ale pomiędzy 1808 a 1910 są nawet na trzecim, drugim miejscu. No i porównam teraz z Suwałkami, są liczniejsze niż Suwałki przez dłuższy czas. Natomiast nie tylko degradują się, jeśli chodzi o ten wyścig, powiedzmy, demograficzny w województwie, a potem w gubernii, ale także w Królestwie Polskim. To na dole ta informacja się znajduje, że były w 27 roku 42 w Królestwie Polskim, w 47 już poza 50, a w 1892 roku były na 93 miejscu, a w gubernii tylko Mariampol miał mniej mieszkańców. Czyli znowu ta tabela trochę pokazuje, że gdyby szukać tego dobrego okresu rozwojowego w historii Sejn, to jest ta pierwsza połowa wieku XIX. Potem jest stagnacja, czasem drobny regres. Sejny się jakoś nie mogły rozwinąć, ale to ze względów oczywistych może będzie okazja, żebyśmy też o tym powiedzieli. I teraz jeśli chodzi o ludność żydowską. To była grupa najliczniejsza. Zawsze Żydzi stanowili więcej niż połowę ludności miasta. W 1808 roku było to ponad 56%. I w połowie XIX wieku, jak widzicie Państwo, lata 56-60, czy też nawet 66, to jest 72% ogólnej liczby mieszkańców. Jeśli do tego dołożymy ludność jeszcze ewangelicką, później prawosławną, czy Filiponów, to się okazuje, że dla tych pozostałych kategorii mamy 38 niespełna procent ogólnej liczby mieszkańców.
Podobny proces, tak jak sejny, przechodziły w zasadzie wszystkie miasta gubernii. To znaczy do połowy XIX wieku silny wzrost liczby mieszkańców pochodzenia żydowskiego był w Kalwarii, Mariampolu, Władysławowie. Tam sięgał 82%. Najwięcej, bo 84% w Wilkowyszkach. I o ile w tych innych miastach do wybuchu wojny liczba mieszkańców żydowskich spadła do 56, 7 albo poniżej nawet 50%, to o tyle w tychże Wilkowyszkach było trochę inaczej, bo nawet przed wojną było to 80%. Ludność żydowska była zorganizowana w zasadzie lokalnie, tak bym powiedział. Żydzi nie mieli żadnego, jeśli chodzi o wyznanie, żadnej władzy zwierzchniej. Każda gmina, każdy kachał był sam dla siebie. Rządził się demokratycznie, samorządnie w oparciu o dozór kachalny. To na czele z rabinem. To, czy tam były konflikty, czy nie, to zostawmy na razie. Chodzi o samą organizację taką, powiedzmy, religijną. I ten kachał cieszył się ogromną samodzielnością. Zresztą to warto podkreślić, jeśli przechodzimy z okresu Rzeczpospolitej Szlacheckiej do XIX wieku, to są to zmiany kolosalne. Są to zmiany kolosalne. Ja jestem zwolennikiem nawet takiej tezy, że historyk do XVIII wieku, ten, który zajmuje się historią do XVIII wieku, nie powinien zajmować się późniejszą, bo nie zrozumie, nie jest w stanie zrozumieć tych zmian i tej mentalności ludzi, która się ukształtowała przez te wydarzenia krótkie przełomu XVIII i XIX wieku. I dlaczego o tym mówię? Słucham? Myślałem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w Rzeczpospolitej nie było administracji rozumianej współcześnie. Urzędy były pełnione honorowo. Społeczności rządziły się autonomicznie. Przecież jeśli chodzi o społeczność żydowską, wiemy, że miała swój sejm. A potem przychodzi absolutyzm, przychodzi państwo niezwykle scentralizowane, biurokracja i ona wymusza zupełnie inne zachowania też także wobec ludzi. Ona chce panować nad wszystkim, to wiemy doskonale. Biurokracja nie zna granic i początek biurokracji to jest koniec wieku XVIII, początek XIX, nowoczesna biurokracja. Co to znaczy? To znaczy, że wprowadza się służbę obowiązkową wojskową, obowiązkowe szkolnictwo z wyjątkiem ziem polskich, tak, które są w zaborze rosyjskim, bo Prusacy to wprowadzili, Austriacy wprowadzają. W Królestwie Polskim nie ma obowiązku szkolnego. To jest to, że każdy człowiek musi mieć nazwisko. Czyli jeśli nie miał do tej pory nazwiska, to nazwisko jest mu nadawane. Musi być zarejestrowany, dostaje paszport. Są granice ściśle pilnowane. Musi uzyskiwać zgodę na przekroczenie granicy. Regulować się zaczyna całą gospodarkę i życie religijne. W czym polegał problem z ludnością żydowską? Że nie dawała się przez wiele dziesiątków lat tej biurokracji objąć. A nawet jeśli ta biurokracja, powiedzmy od lat 40., 30. próbowała tę ludność jakoś zorganizować, to nieznajomość języka, kultury, zwyczajów i jednocześnie solidarność tej grupy wyznaniowej wewnętrzna spowodowała, że dostęp do nich był niezwykle trudny. I teraz na czym władze Królestwa Kongresowego zaczęły tracić, że tak powiem, uzębienie na tym, żeby opanować tę społeczność żydowską. Pierwszym krokiem była próba zlikwidowania, znaczy próba skuteczna zlikwidowania kachałów. I w 1821 roku kachały są zlikwidowane, w to miejsce wprowadza się okręgi burznicze,
I te okręgi burznicze chce się podporządkować administracji. Władza też chce mieć wpływ na powoływanie wybieranego przez społeczność żydowską rabina. I teraz od tego mniej więcej okresu pojawia się w niektórych miejscowościach taki dualizm, bo społeczność żydowska wybiera swego rabina, władze nie chcą go zarejestrować, więc władze rejestrują swego, a obok tego funkcjonuje oparta na autorytecie władza zupełnie innego człowieka. Więc to są historie niezwykle ciekawe, nie będę ich rozwijać, ale ten proces miał też miejsce w Sejnach. W 1808 roku poza Sejnami funkcjonowało jeszcze 12 kachałów w powiecie sejneńskim. Tu moglibyśmy sobie wymienić, w których miejscowościach byli Żydzi, w których nie byli, ale niezwykle interesująca jest tabela rodzin żydowskich mieszkających w Sejnach, która obejmowała 190 rodzin, w tymże 1808 roku, podzielonych na klasy zamożności. Było 5 klas zamożności. Sejny należały do miast czwartego rzędu, czyli miały liczbę mieszkańców od 1 do 3 tysięcy. I teraz tak. Płatnicy do pierwszej klasy płacili półrocznie po 650 zł podatku. Do klasy 5, 15, nie będę wymieniać tam w poszczególnych klasach tej wysokości. I teraz w Sejnach, w najbogatszej grupie, było tylko 2 płatników. Natomiast w 5 105, a w 4 66. Czyli 90% ponad ludności mieszkającej w Sejnach żydowskiej w 1808 roku należało do kategorii najbiedniejszych. I tak w zasadzie utrzymywało się przez cały XIX wiek. Jeśli chodzi o zawody, które wykonywali, tutaj mamy dane dla głów rodzin. To 38 głów rodzin było wyrobnikami, czyli nie pracowali na swoim. Utrzymywali się z wyrobku. Aż 26 było szynkarzami, 13 krawcami, winnikami 12, kramarzami 10, rzeźnikami 9, piekarzami i solnikami 7, szewcami, kupcami po 6, a reszta to karczmarze, szklarze, stolarze, spektorzy, kuśnierze, przekupnicy, cyrulicy, garbarze, furmani. Najzamożniejszy mieszkaniec Sejn to był kramarz i kupiec. Oni płacili te najwyższe podatki. Poza sejneńskim kachałem w 1808 roku liczniejszy był tylko kachał w Serejach, czyli niedaleko, ale dzisiaj po drugiej stronie granicy. Może nie będę Państwu opowiadać, jak przebiegała droga do utworzenia okręgu burzniczego sejneńskiego, bo to też jest długa droga i dosyć burzliwa, ale co jest istotne, jak Państwo zechcecie kiedyś badać księgi Urzędu Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego, to znajomość tego kształtowania się okręgów burzniczych jest istotna, bo wtedy albo będziecie w dobrych księgach szukać kogoś tam, bo ktoś się urodził na przykład w Berżnikach, to jest taka sytuacja, że przez pewien czas te Berżniki należały do okręgu sejneńskiego, potem się usamodzielniły, potem znowu były włączone do sejneńskiego, czyli mieszkańców wyznania żydowskiego z Berżnik trzeba szukać raz w księgach berżnickich, raz w sejneńskich. Z Krasnopolem było lepiej, bo Krasnopol sobie uprzedził władze administracyjne i wybrali sobie rabina, a potem powiedzieli, że już nie chcą, żeby ktokolwiek spisywał księgi dla Krasnopolan, tylko ich rabin, którego zatrudnili, miał to robić. Też ten proces likwidacji kachału zbiegał się z próbą ucywilizowania, jak to mówiono, Żydów, czyli likwidacji odrębności
Żydów. Szczególnie chodziło tutaj o odrębności w stroju, w zwyczajach. To była taka chęć ucywilizowania Żydów, czyli żeby z Żydów zrobić polskich Polaków Żydów, tak? Żydowskiego pochodzenia. To był proces w całej Europie. I na Zachodzie to się szybko udało, bo tam te doktryny oświeceniowe były mocniej wdrażane, natomiast na ziemiach polskich, które nie były samodzielne, bo wiemy, że Królestwo Polskie było zależne od Imperium Rosyjskiego, a potem w ogóle można powiedzieć, że było częścią Imperium Rosyjskiego, więc to wyglądało nieco inaczej, ale utworzono tak zwany Komitet Sprawami i Urządzeniem Starozakonnych Trudnic się Mający. I tu podam tylko taką informację, że do tego komitetu, czy w tymże komitecie działała taka izba doradcza i do tej izby doradczej delegowały poszczególne województwa, czy Żydzi z poszczególnych województw, swoich przedstawicieli, a kandydatury mieli zgłosić komisarze obwodowi, czyli powiedzielibyśmy naczelnicy powiatu, tak, starostowie dzisiaj. I do Warszawy z gubernii augustowskiej, wówczas województwa jeszcze, przepraszam, wysłano listę kandydatów, ale bez powiatu sejneńskiego, dlatego że komisarz obwodowy Stanisław Jan Polkowski po prostu się spóźnił. O jeden dzień. Jego lista dotarła do Suwałk dzień za późno i nie pojechała do Warszawy. Tu chyba jakaś złośliwość była, ale nie wiem, jakie były źródła. Natomiast znamy listę tych kandydatów. I to byli Hackiel Dawidowicz Davidson, kupiec spławu drewna, Judel Hirszowicz Heilpern, kupiec spławu drewna, Jowel Hirszowicz Rosenthal, właściciel domu, dzierżawca konsumpcji, Icko Rosenfeld, właściciel domu, dzierżawca podatku koszernego i Judel Josielowicz Bachrach, rabin sejneński. Dlaczego wymieniam? Tu chodzi mi głównie o zwrócenie uwagi na kupiec spławu drewna. To pokazuje, że Żydzi sejneńscy zatrudnili się zajęciami daleko sięgającymi poza Sejny. Bo spław drewna, czy później spław zboża, to była kwestia Grodna, kanału augustowskiego, czyli swoją działalnością sięgali dosyć daleko. Też ta ingerencja władz polegała na tym, że panowały nad finansami takiego dozoru burzniczego, całej gminy. Dlatego, że każda gmina żydowska musiała składać najpierw raz na rok, a potem raz na 3 lata, tak zwany etat, czyli mówiąc współcześnie budżet, najpierw do naczelnika powiatu. Naczelnik powiatu ten budżet wysyłał do Komisji Województwa, później do Rządu Gubernialnego, a potem do Komisji Rządowej w Warszawie. I ten proces zatwierdzania tego budżetu był bardzo długi. Czasem już się pół roku skończyło nowego budżetu, a zatwierdzonego jeszcze nie było. Przy czym tak się źle trochę składa, że dla Sejm znamy głównie projekty tych budżetów, a nie znamy sprawozdań, bo projekty pisano trochę od czapy. W ogóle dzisiaj chyba już pan profesor Artur Markowski to w ogóle kwestionuje wartość badawczą tych etatów, bo mówi, że tam sobie niesamowite rzeczy wymyślano, żeby tylko zaspokoić oczekiwania władzy. Ale wydaje mi się, że tak do końca nie było. Więc podporządkowano także finanse gminy żydowskiej władzy państwowej. Te pieniądze, ten budżet składał się z różnych opłat, które wnosili członkowie społeczności. Były to tak zwane opłaty mniejsze, na przykład od obrzezania lub ślubu. I te akurat opłaty mniejsze szły bezpośrednio do rąk rabina. Natomiast tak zwane opłaty większe od pogrzebów i łaźni na przykład zasilały rzeczywiście budżet społeczności. I może nie będę Państwu tam analizować tych budżetów, ale powiem, że widać wyraźnie, bo możemy porównać te czasem z propozycje budżetu, czasem już sprawozdania z budżetów od 1843 roku aż po okres I wojny światowej, przy czym
druga połowa XIX wieku, to z pewnymi lukami są te budżety. One są porozpraszane po archiwach, ale można je zebrać. I co się okazuje? Że społeczność żydowska w zasadzie, tak jak całe Królestwo Polskie, reagowała na wydarzenia takie globalne, powiedzmy. Czyli do 1942-1943 roku budżet gminy rośnie, potem mamy głód, nieurodzaje, cholerę, budżet spada do lat 60. I co jest ciekawe, dosyć silnie budżet gminy rośnie od 1964-1966 roku do lat 80., a potem spada na tyle gwałtownie, że nawet rabinowi o połowę pensji obniżono. I z okręgów w guberni suwalskiej okręg sejneński był najbiedniejszy. Natomiast trochę uprzedzając to, co później powiem, to tylko wskażę Państwu, że ten okres szczególnego wzrostu zamożności okręgu bużniczego sejneńskiego został wykorzystany przez rabinów do wzniesienia tego budynku. Bo wcześniej, kiedy ten budżet był rósł w latach 40., to wybudowano przyszkółek, czyli ten dom talmudyczny, tak jak mówimy, albo papuciarnię. I to zostało wybudowane, kiedy te dochody rosły w latach 40. Potem jest kryzys, więc bida straszna, ta synagoga drewniana, nie tu stojąca, to jest błąd, potem też spróbuję wyjaśnić być może, ale to nie tu stała stara synagoga drewniana, tylko w innym miejscu. Natomiast tutaj zaczęto budować w okresie prosperity nowy budynek, w którym akurat jesteśmy. A potem, kiedy gminę nawiedził kolejny kryzys, to jedyny taka inwestycja to było wybudowanie łaźni nowej w miejsce starej, drewnianej. I to było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o taki szybki przegląd tych finansowych spraw, ale się strasznie rozgadałem, już skracam. Na czele każdej społeczności, obawiam się, że tylko na Żydach dzisiaj skończymy, na czele każdej społeczności stali liderzy tychże społeczności. I teraz dalszy ciąg mojej rozmowy, mojego mówienia będzie miał taki charakter, że co jakiś czas pokażę, co można przeczytać dzisiaj, a jak to się ma do tego, co mówią źródła. Czyli jeśli chodzi o liderach społeczności żydowskiej w Sejnach, to można tyle dzisiaj w zasadzie przeczytać. To, co tu widzimy, czyli raz, że są luki, znaki zapytania, to zapraszam teraz Państwa do takiej podróży. To, co się udało ustalić. Jako dowody są pieczęcie rabinów i zdjęcia. I nazwiska są spisane z pieczęci. Ja przyjąłem taką zasadę, że nie będę przejmować do pisowni nazwisk żydowskich, w tym przypadku rabinów, brzmienia nadawanego później przez różne nacje, tak? Bo Żydzi podawali swoje, jak mówili swoje pisarzowi rosyjskiemu czy polskiemu, to on, to tak jakby ktoś po arabsku kazał, podał nam swoje nazwisko, a my mamy zapisać go w naszej, tak? W naszym brzmieniu, w naszym alfabecie. Więc wiemy, że w 1809 był Boruch Jankiel, nic więcej nie wiem o nim. Potem był Berko Nachimowicz, no to o nim już wiemy dosyć dużo, nie będę teraz podawać biografii. Potem pojawia się Judel Bachrach, jedna z najsłynniejszych postaci wśród sejneńskich rabinów. Potem jest Izaak Widgor Buteński, to jest ten, którego się wymienia na wszystkie możliwe sposoby jako Awidgora. Izaaka Widgora. Widzimy jego pieczęć rabinacką, podpis oraz lata sprawowania urzędu. 47-53. Proszę na chwilę to jeszcze przez 20 minut zachować w pamięci, bo za chwilę przejdziemy do innych interesujących spraw z tym związanych. Fajbusz Sarna, 54-67. I mamy fotografię Fajbusza Sarny. Jest to jeden z najwybitniejszych rabinów, nie tylko sejneńskich, ale w ogóle w Królestwie Polskim. Jego pieczęć oraz podpis. Następnie Esiel, czasem Hesieł,
Eliasson, który był przez 6 lat rabinem i potem najdłużej sprawujący swój urząd, Mowsza Całko-Lurie, to jest ten, który z Sejn odszedł do Suwałk i zmarł w Suwałkach. Tu jest jego także podobizna i pieczęć. I ostatni rabin przed wojną, sejneński, Chaim Fischel Epstein, formalnie był do 1917 roku, chociaż opuścił Sejny w 1915, a no formalnie tę funkcję pełnił do 1917 roku. Warto podkreślić, że niektórzy z tych liderów społeczności żydowskiej byli wybitnymi, no, powiedziałbym, teologami. Praktycznie każdy zostawił jakieś dzieła pisane, jakieś komentarze, był specjalistą w jakiejś tam dziedzinie teologii żydowskiej. Wspomniałem przed chwilą też o synagodze, więc co można przeczytać? To są tak, Wikipedia i Sztetl. Państwo sobie możecie przeczytać. Tu od razu widać, że następcą Lurii miał być Awigdor. A wiemy, że Awigdor opuścił Sejny w 1853 roku. Czyli tak trochę to nie pasuje. Że synagogę budowano w latach 60-70. I że w tym czasie działał słynny rabin Mojżesz Bekalel-Luria, czyli go w ogóle tu jeszcze nie było. Państwo widzicie to, te sprzeczności, tak? Tu się w ogóle nic kupy nie trzyma. A powstaje w oparciu o to, co jest w internecie czy w przewodnikach, bardzo dużo publikacji, takich elektronicznych, takich bieżących. Przewodniki powielają mnóstwo rzeczy, które, jak tutaj widać, nie mają żadnego umocowania w źródłach. Spróbujmy trochę zdatować utworzenie tego, powstanie tego budynku. Tu mamy sprawozdanie z etatu Okręgu Burzniczego, podpisane 4 grudnia 1870 roku i pierwsza pozycja to jest synagoga. Z drzewa w dobrym stanie. Z drzewa w dobrym stanie. Czyli w 870 roku jest synagoga drewniana. Potem brykamy do 82 roku i widzimy już, że pozycja numer jeden, synagoga murowana w dobrym stanie. Czyli wiemy, że między 70 a 82 musiała powstać ta synagoga. Spróbujmy doprecyzować. Mamy do porównania etat zrealizowany z lat 79-81 i zaplanowany na 82-84. I tu ważna jest pozycja trzecia. Z dzierżawy placu pozostałego po rozebranej, starej, drewnianej, żydowskiej synagogi o powierzchni tam jednej morgi 62 prętów pobierano 5 rubli, a potem zaplanowano na 5,50. Czyli już widzimy, że w 79 nie ma synagogi drewnianej, bo jest plac po rozebranej synagodze. Czyli ten budynek powstał między 1870 a 79. Nigdzie Państwo tej daty nie spotkacie. Wszystkie inne, które mówią o powstaniu tego budynku, latają sobie między poniżej 70 albo powyżej 79. A ponieważ pan Wojtek Batura sprowokował tutaj wypowiedź, że historykowi potrzebny jest przypadek albo jakiś zbieg okoliczności, to wczoraj otrzymałem zamówioną książkę o religiach w Królestwie Polskim i sobie poczytałem i znalazłem jeden przypis u profesora
Stengera, że oglądał w Petersburgu akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i że tam są takie teczki dotyczące Żydów w Królestwie Polskim. Więc ja szybko do Petersburga, poleciałem, opis numer 8, zespół 821, teczka 550, budowa nowych synagog w Królestwie Polskim w latach 1870-1880. Teraz tylko został problem, muszę do tej teczki dotrzeć. Z nadzieją, że tam coś będzie, bo wiemy doskonale, że można 20 teczek przejrzeć i pięknie tytuły brzmią, a tam nic nie ma. Ale jest nadzieja, że jest to jedyna już chyba szansa, żeby ustalić dokładną datę powstania tego budynku, bo ja już do wczoraj straciłem nadzieję, że uda mi się to zrobić, ale wczoraj odzyskałem, więc jest szansa. Teraz zdecydowanie przyspieszę, bo gadulstwo było duże. Jeszcze jeden wątek. Co można przeczytać? O szkołach. Patrzmy, że Awidgor wyjechał z Suwał w 1853, a w 64 jest. A on został w ogóle, Awidgor, to jest w ogóle też historia ciekawa, bo w Petersburgu też jest teczka dotycząca tego, czy władze mogą go usunąć z Królestwa Polskiego za te wykroczenia, które tutaj popełnił. Ale to na inną okazję. Natomiast widzicie Państwo, że tak. Awidgor w 64 obejmuje urząd rabina, zakłada szkołę talmudyczną, słynną, bardzo słynną, że jednym z uczniów jest Morris Rosenfeld, poeta urodzony w 62. Państwo sobie tylko dodajcie, ile musiał mieć lat, żeby Rosenfeld, żeby pójść do takiej szkoły? No dychę chociaż, nie? Czyli to znaczy, że już w 72 mógł rozpocząć naukę. A Awidgora nie ma już od 1953. Po kilkunastu latach władze carskie zdecydowały o zamknięciu szkoły, a Rep Awidgor został skazany na banicję. Czyste szaleństwo. Po kilkunastu latach, czyli od 64, to nie wiem, który rok, tak? To tylko dodam, że ta szkoła Awidgora mogła powstać no najpóźniej z rok po jego przybyciu, czyli przybył w 47, to może 48, może 49. Ale w 51 na wiosnę już z Grodna jest donos do władz w Królestwie Polskim, że w Grodnie zbierają pieniądze na szkołę w Sejnach. A to jest nielegalne. Wobec tego szkoła natychmiast została zamknięta. Czyli szkoła mogła istnieć mniej więcej 48-51, ale wiemy, że istniała tylko rok. Czyli jak istniała tylko rok, to znaczy, że powstała w 50, a w 51 już władze ją zlikwidowały. Słucham? No oczywiście, że nie. To jest jedna sprawa. Tutaj pokażę Państwu jeszcze drugi przypadek. W tym samym czasie, nie wiemy już w którym, ale w tym samym czasie w położonym nieopodal budynku funkcjonowało gimnazjum założone przez Tuwie Pinkasa Shapiro. I że obok religii uczono tam geografii, matematyki, rosyjskiego i innych przedmiotów niespotykanych. Proszę Państwa, ten człowiek, czyli Tuwi Pinkas Shapiro, był sejnianinem, rzeczywiście. Potem się wyniósł do Filipowa, bo ojciec ożenił się z mieszkanką Filipowa. I w 72 roku jeszcze był w Płocku. To zdjęcie po lewej stronie pochodzi akurat z Płocka. Podpisał je swojemu przyjacielowi i wrócił do Sejn w 1873 roku. Wtedy, kiedy naczelnikiem dyrekcji naukowej był niejaki Szczebalski, który chciał zasłynąć w całym cesarstwie z tego, że ucywilizuje Żydów w guberni poprzez to, że zlikwiduje dotychczasowe formy funkcjonowania hederów, czyli tych szkół początkowych dla chłopaków żydowskich. Tam od 10 do 16 roku życia wysyłano dzieci na naukę.
ta szkoła miała głównie charakter religijny, więc Tuwi Pinkas Shapiro postanowił taką szkołę założyć, ale bardzo nowoczesną, jak na tamte czasy, w rozumieniu Rosjan, władz rosyjskich. Czyli wprowadził tam naukę języka rosyjskiego, oczywiście Talmudu i pisania po hebrajsku. I to były jedyne trzy przedmioty, jakie w tej szkole wykładano. A Szczebalski był tak dumny, że taką, że niby on to zrobił, że opisał to nawet w takim dzienniku Ministerstwa Oświecenia, ukazującym się w całym imperium. I z tej jego relacji wiemy, że Tuwi Shapiro miał tutaj w Sejnach ogromne problemy, bo ta jego szkoła była na wpół świecka, szła pod prąd ortodoksyjnym Żydom, którzy nawet zagrozili obłożenie go klątwą i tenże Szczebalski prosił gubernatora, żeby dał ochronę Shapiro, bo Żydzi mogli go tutaj poturbować za to, że zrobił taki wyłom w tym tradycyjnym podejściu do edukacji. I wiemy, że funkcjonowała ta jego szkoła w takim charakterze do 80 roku, potem wyjechał do Stanów. Jak wrócił, nie wiem, co się ze szkołą stało, ale być może działała do końca XIX wieku, bo Shapiro wyjechał później do Piotrkowa Trybunalskiego. W czasie I wojny przeniósł się do córki, do Kalwarii i tam zmarł w 24 roku. Ale był i jest uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy, pedagogów żydowskich, nie tylko w Królestwie Polskim. Teraz tak, żeby Państwa nie zanudzić, nie będę już opowiadać za dużo o tych społecznościach. Zaraz odeślę Państwa do pewnej książki. Tylko zobaczmy, o co chodzi jeszcze. Ewangelicy. To, co pisano, że niewielki murowany zbór w stylu neogotyckim ewangelicy wybudowali w 1944 roku. Że w Wikipedii możemy znaleźć, że dzięki tej dotacji od carycy wybudowano dom modlitwy, gdzie początkowo odbywały się nabożeństwa, jak również dwa obiekty mieszkalne. Nabyto też działkę na urządzenie ogrodu i w 1944 wzniesiono budynek kościoła. Proszę Państwa, poza tym, że była dotacja cara, bo o to ewangelicy sejneńscy poprosili, jak car przejeżdżał przez Suwałki, to cała reszta jest zmyśleniem. Wszystko jest zmyśleniem. Filiał nigdy nie było w Sejnach parafii ewangelickiej. Nigdy. W Sejnach był filiał albo kościoła syryjskiego, albo kościoła suwalskiego. Na dodatek syryjskiego był nie ewangelicko-augsburskiego, tylko ewangelicko-reformowanego. Dlatego, że do 1949 roku nie było różnicy. Była jedna władza. Kościół ewangelicki miał, tym się różnił od kościoła, od wyznawców żydowskich, że był religią, która miała narzuconą władzę, czy kontrolowaną, czy powoływaną przez władzę rosyjską. I należał filiał sejneński do parafii ewangelicko-reformowanej w Syrejach, a pastorem był Leonard Orłowski. Kiedy rozdzielono obie konfesje ewangelickie i powołano struktury, wtedy Orłowski został oddelegowany do Warszawy, a pastorami później w Sejnach byli pastorzy z Suwałk. Grabowski, Mrągowiusz, Władysław Wernic oraz Oskar Zygfryd Loppe. Przy czym Mrągowiusz i Władysław Wernic byli także biskupami diecezji augustowskiej. Łączyli w sobie te funkcje. I teraz, jeśli chodzi o kościół ewangelicki, wyjaśnię jeszcze, przepraszam, bo tam tak mocno zakwestionowałem to, że nawet te dwa domy, czy że wybudowano dom modlitwy, nie wybudowano domu modlitwy, tylko wydzierżawiono od Frydrychowej dom, potem go kupiono i teraz na tym planie możecie Państwo zobaczyć numer 47,
46-47, to jest ten wydzierżawiony przez Ewangelików ta posesja i tu rzeczywiście były trzy budynki, przy czym ten budynek numer 47 postanowiono zamienić, ale dopiero w 80-tych latach, w 85, na kościół. Tak miał wyglądać. Tak miał wyglądać. Ale stwierdzono, że to nie ma sensu przebudowywać jakiegoś budynku i po 10 latach prawie postanowiono wznieść kościół ewangelicki w innym miejscu, na ulicy Węgierskiej. Tam macie Państwo literę A, to jest lokalizacja kościoła. Poniżej 47-46, czyli niewielka odległość między jedną lokalizacją a drugą. I ten nowy kościół według projektu zatwierdzonego w Petersburgu miał wyglądać tak i tak wygląda. Łącznie z ogrodzeniem, też plany ogrodzenia się zachowały, całość możemy znaleźć w dokumentach i wiadomo, że budynek powstawał od 1894 roku do 96, tylko ponieważ nie mogli rozliczyć ewangelicy całych kosztów, to nie było odbioru technicznego tego budynku aż do 1905 roku. Dopiero wtedy udało im się dokończyć te formalności i wtedy spisano protokół zdawczo-odbiorczy, ale już wtedy musiano przystąpić do remontu dachu, bo się zaczął sypać dach. Jeśli chodzi o liczby wyznawców, to ewangelików w Sejnach to jest zaledwie od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu osób. Ale społeczność niezwykle istotna dlatego, ze względu głównie na sposoby zarobkowania. To byli głównie rzemieślnicy, urzędnicy, aptekarze, osoby niezwykle, niezwykle znane wówczas w Sejnach. No i jeszcze grupa ostatnia to są prawosławni. I tutaj od razu dodam, że można przeczytać, bo cytuję tutaj Zapomniane sąsiedztwo prawosławni na Sejneńszczyźnie, wydane przez panią Agatę Szkopińską, która też wydała ewangelików na Sejneńszczyźnie, takie niewielkie broszurki. Naprawdę porządnie przygotowane prace w oparciu o dostępne dla autorów czy dla autorek źródła i jeżeli są jakiekolwiek błędy, to czasem tylko dlatego, że tak jak tu w tym przypadku skorzystano z prac popa, a już zapomniałem imienia, ale Sosny. I tu jest drobny błąd. Grzegorza Sosny, tak, ojca Aleksandra Sosny, wiceprezydenta Białegostoku. W takiej formie cerkiew pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła została poświęcona 3 grudnia. Tu jest, a 9 września 1903 parafia w Sejnach. Tu jest tylko drobna różnica, drobne przekłamanie, bo powstała 15 grudnia 1905, było poświęcenie. Proszę Państwa, zwykle możecie się spotkać z tym przekłamaniem wynikającym z dwóch kalendarzy. Kalendarz juliański i gregoriański. Gregoriański był przesunięty wobec juliańskiego w zależności od wieku, w XIX wieku o 12 dni, w XX wieku o 13. Starsi wiedzą, że rocznicę rewolucji październikowej obchodzono 7 listopada, tak? Czyli to teoretycznie nie trzymało się kupy, ale to była ta różnica w kalendarzu, bo Rosja dopiero w 1917 roku zmieniła kalendarz na gregoriański. Od 1903 roku parafia sejneńska była samodzielna, prawosławna. Wcześniej podlegała parafii w Pokrowsku. Proboszczowie w tym okresie zdążyli być tylko trzej. Nikolski oraz Piotr Chrycaj lub Grycaj, który opuścił Sejny w 1915 roku po wybuchu wojny i tu nie wrócił. Natomiast pozostawił bardzo ciekawe wspomnienie z tego okresu wejścia Niemców i swego pobytu tutaj. Więc to jest ciekawa dosyć historia. Rozpoczęto budowę cerkwi. To jest późniejszy w okresie międzywojennym dom ludowy, dom kultury zdaje się, tak? Dzisiaj w tym miejscu stoi.
I jeszcze miałem Państwu powiedzieć, co z tego wynikało. To 3 minuty. Wynikało przede wszystkim to, że było inaczej niż dzisiaj. Co to znaczy? Tak zażartowałem sobie. Ale proszę sobie tylko takie rzeczy wyobrazić. Pierwsza. Katolicy mają wolne niedziele i jeszcze inne święta. Najczęściej to są inne święta niż święta żydowskie. Jeszcze inne niż święta prawosławne. Zgodność jest tylko niektórych ze świętami ewangelickimi. Żydzi mają wolną sobotę i szereg swoich świąt, które czasem trwają kilka dni. Jeżeli Żydzi są właścicielami 90% sklepów w Sejnach, to kiedy zrobić zakupy? Trzeba mieć w głowie oba kalendarze. Na dodatek dochodzi do konfliktu, bo w niedzielę Żydzi otwierają swoje kramy i karczmy od rana, a część z nich mieściła się przed kościołem. Więc katolicy zamiast iść do kościoła idą do karczmy albo do sklepu. Jest źródło konfliktu. Wobec tego we wszystkich miejscowościach w Królestwie Polskim, nie tylko w Sejnach, dochodzi do dyskusji, negocjacji i ustalenia, jak to pogodzić. No i najczęściej przyjmowano takie rozwiązanie, że do 12 w niedzielę sklepy są i karczmy zamknięte, po 12 mogą być otwarte. Następna sprawa. Jeśli są zakłady pracy, wtedy nie było 5-dniowego dnia pracy, tylko 6. Żyd nie mógł pracować w piątek po południu i całą sobotę. Czyli również w fabrykach poza Sejnami, na przykład w Łodzi, Żydzi generalnie nie byli zatrudniani, czy nie zatrudniali się jako robotnicy, bo nie mogli pracować w dni, kiedy świętowali, tak? Na dodatek to już taki drobiazg, nie wiem, czy Państwo wiecie, co to znaczy ogradzanie ryfami. Otóż to był taki wybieg trochę Żydów, którym okres szabasu zabraniał w ogóle wychodzić z domu, a trzeba było wejść do synagogi. I wtedy wymyślono takie coś jak ryfy, czyli ogradzanie łańcuszkami od domu do świątyni takich, no po prostu na kijach zawieszano te łańcuszki tam. Później zarządzono, że to mogą być tylko łańcuszki, ale wcześniej to były jakieś tam tasiemki. I te tasiemki, ta droga tasiemkowa była przedłużeniem domu. Więc mogli wejść do świątyni nawet w szabas. W Stanach Zjednoczonych, na przykład na Manhattanie, państwo znajdzie, jak poprosicie pana Google o zdjęcia, to widzicie na stałe zawieszone te ryfy. One tam wiszą na stałe, po to, żeby Żydzi mogli sobie w szabas pójść do świątyni. Ale teraz to utrudniało komunikację dla wszystkich pozostałych wyznań, które nie świętowały wtedy, tak? Więc władze rejestrowały, gdzie te ryfy są zawieszane, którędy Żydzi idą do synagogi i wreszcie zarządzono, że może to się odbywać tylko tam, żeby nie kolidowało z ruchem i tak dalej. To trwało długo. Podobnie kwestia strojów, to już nie będę mówić, ale o stroje walczono w ramach ucywilizowania od początku XIX wieku aż do lat 60. I w naszej świadomości został Żyd w Królestwie Polskim w czapce z daszkiem rosyjskim, bo mógł nosić, i z brodą. Bo na wzór rosyjski mógł nosić ubranie, ale na wzór polski nie mógł. Więc stąd nastąpiła taka unifikacja stroju żydowskiego wśród tych, którzy nie byli ortodoksami, bo ci płacili specjalne podatki, żeby mógł nosić swoje stroje. Z tego byli zwolnieni Żydzi. Zbierano listy z całego miasta tych, którzy są uprawnieni do chodzenia w stroju żydowskim i tych, którzy nie są do tego uprawnieni. Więc ta różnorodność powodowała, że ludzie żyli obok siebie, trochę sobie przeszkadzając, ale się dogadując w różny sposób. W przypadku Sejn to jest ciekawe, nie było pogromów. Były pogłoski o pogromie w 1882 roku, bardzo mocne, bardzo silne,
Ale tutaj działalność głównie biskupa Wierzbowskiego, jego listy wysyłane do parafii, jego działalność, rozmowy z urzędnikami spowodowały, że tylko w Prenach doszło do zamieszek. Natomiast Żydzi Sejneńscy nawet potem dziękowali w prasie, i to prasie katolickiej, nie tylko biskupowi, ale także naczelnikowi Golachowskiemu, Rosjaninowi, który, jak to tam piszą, sprężyście zmobilizował policję, żandarmerię i strzegła porządku w Sejnach. Chodziło tutaj o święto Bożego Narodzenia, to w ogóle w całym królestwie nawet trwały takie debaty, żeby zabronić wtedy procesji na Boże Ciało. Powiedziałem dobrze Boże Ciało wcześniej? Czy? Aha, no to nie, chodziło o Boże Ciało. Teraz się zreflektowałem. I jeszcze konsekwencją było to, już trzecia minuta już minęła, konsekwencją było to, proszę Państwa, o czym na koniec, że ta różnorodność, a szczególnie obecność tutaj z jednej strony Polaków, z drugiej strony Litwinów, o których nie mówiłem dotychczas, bo jak widzieliście Państwo z tych statystyk, Litwinów nie można wydobyć, bo oni byli katolikami. Więc społeczność litewska pojawia się po raz pierwszy dopiero w spisie 1897 roku. I potem też to liczenie ludności, jeśli chodzi o przynależność narodową, jest ułomne, bo tak naprawdę poczucie narodowości rodziło się późno. Nikt nie myślał o tym, żeby to spisywać, rejestrować. Dopiero na początku XX wieku zaczęto to jakoś robić. Ale dlaczego ta mapka? Otóż Rosjanie w ramach imperialnej polityki unifikacji tak zwanych peryferiów z centrum nie patrzyli na to, że tu jest na przykład Królestwo Polskie. I w 1875 roku już Suwalszczyznę, gubernię suwalską, wyodrębnili z Królestwa Polskiego, wprowadzając do okręgu wojennego wileńskiego. I to jest mapa okręgu wileńskiego wojennego. Potem zaczęli myśleć o wydzielaniu pod względem religijnym, oświatowym tejże gubernii i włączaniu do Imperium Rosyjskiego. Na to się nakładały dążenia już rozbudzonych narodowo Litwinów. Michał Romer pisał, że wcielenie gubernii suwalskiej było żądaniem programowym, i tu cytuję, wszystkich Litwinów poza różnicami partyjnymi. Był to postulat ogólnonarodowy. I rozpoczął się spór, konflikt polsko-litewski. On się rozpoczął od języka nabożeństw, ale to się wyniosło, przeniosło na inne dziedziny życia. Na to, w jakim języku w sklepie obsługiwać mamy, w jakim języku ma być napisany rachunek wystawiony kupującemu. Wreszcie, jaki ma być język obrad stowarzyszeń, które wtedy zaczęły powstawać. A w jakim języku protokoły pisać. A kto jest odpowiedzialny za przetłumaczenie, jeśli na sali mamy zebranie stowarzyszenia, na przykład gospodarz? To kto ma przetłumaczyć, jak mówi do nas Litwin, a reszta nie rozumie, tak? Bo to normalne. A jak mówi prezydium po polsku, to grupa jak ma rozumieć? I to zaczęło się po prostu mnożyć, te konflikty. Podobnie, tu trochę przyspieszam już, tu macie Państwo to, co zrobili Niemcy w 17 roku, czyli jak widzicie, podzielili to, co zdobyli, na od razu Litwę, Kurlandię i na okręg Białystok-Grodno, jakby odrywając od Królestwa Polskiego gubernię suwalską do Litwy. To było naruszenie integralności, a przecież ci sami Niemcy aktem 15 listopada utworzyli Królestwo Polskie, tak? Więc teraz Rada Regencyjna wysyła do Wiednia, do Berlina delegację, żeby nie niszczyć integralności terytorialnej Królestwa Polskiego, ale to jest antylitewskie z kolei. I to jest znowu temat na odrębne spotkanie.
Ale chcę Państwu powiedzieć, że wbrew temu, co się pisze i w literaturze Państwo spotkacie, że nie można było, tak się pisze, że nie można było pogodzić tego, żeby współżyli Polacy i Litwini zgodnie na początku XIX wieku, po 1905 roku. Przeczy temu to właśnie zdjęcie siedziby spółdzielni gospodarz, na którym macie Państwo reklamę po lewej stronie, po rosyjsku, po polsku i po litewsku. Bo na wniosek Żyburysu gospodarz, zarząd gospodarza podjął taką uchwałę i tu może Państwu odczytam, bo to na koniec już. Bo Żyburys postawił takie warunki. Ludność litewska będzie obsługiwana w sklepie gospodarz i księgarni w języku litewskim. Do zarządu gospodarza będą wybierani przynajmniej dwaj Litwini przez ogólne głosowanie członków stowarzyszenia. Do komisji rewizyjnej będzie wybierany również przez ogólne głosowanie członków stowarzyszenia przynajmniej jeden Litwin. Szyld na sklepie będzie w dwóch językach, po polsku i po litewsku. No musiał być jeszcze urzędowy, czyli rosyjski. Dokumenty i rachunki będą wydawane Litwinom po litewsku. Na ogólnych zebraniach gospodarza członkowie stowarzyszenia mają prawo publicznie przemawiać po polsku i po litewsku. Prezydium zebrania postara się przetłumaczyć Litwinom mowy polskie, a Polakom litewskie. I te warunki gospodarz przyjął 24 kwietnia 1907 roku i one były przestrzegane do 1910 roku. Po 1910 roku już w zarządzie nie ma przedstawicieli Litwinów. W komisji rewizyjnej jeszcze jest, ale jest to moment, moim zdaniem, to też na inną okazję, przełomowy w relacjach polsko-litewskich. 1910-11 rok, pojawienie się propozycji posłów litewskich w Dumie, żeby w języku litewskim oprowadzić obrady we wszystkich miastach guberni, z wyjątkiem Suwałk i Augustowa, oraz groźba wydzielenia guberni, tak jak zrobiono z gubernią chełmską, spowodowały, że te rozmowy, dyskusje i współistnienie takie w miarę pokojowe było już później niemożliwe. To już zaczęło prowadzić do konfliktu otwartego, który wiemy, że wybuchnie w 1919 roku. Ale to, jak mówię, na inną opowieść. W przyszłym tygodniu ukaże się książka Sejny, fakty, mity, zapomnienia, wydana przez Seneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. I ta książka jest, proszę Państwa, sprowokowana tym, o czym mówiłem, czyli tym porównaniem tego, co się pisze, a tym, co jest w źródłach. Proszę sobie wyobrazić moje wkurzenie za każdym razem, jak musiałem najprostsze rzeczy dotyczące na przykład powstania jakiegoś budynku, jakiegoś wydarzenia, jakiegoś człowieka badać źródłowo. Nie mogłem zaufać żadnemu dotychczas opublikowanemu tekstowi. Żadnemu. Łącznie z tekstami historyków, które są umieszczone w studiach i materiałach do dziejów sejneńskich, bo na przykład profesor Węcki nawymyślał tyle rzeczy, że głowa mała. Czy profesor Herbst tak samo. I w związku z tym macie Państwo rozdziały, nie będę omawiać, ale one sporo mówią. O pierwszym awansie administracyjnym, o departamentowych szansach, o cesarzu Napoleonie i Aleksandrze I w Sejnach. No to jest mocne. O sile pożaru, którego nie było. Dogodniejsze, zdrowsze, przyzwoicze, czyli o wcześniejszych próbach umieszczenia tutaj stolicy diecezji niż dopiero sejneńskiej. Sejneńscy następcy apostołów, czyli o biskupach sejneńskich, o pałacu, wreszcie kiedy powstał i czyją był własnością. Prawdziwa siedziba mus, szkoły niejednokrotnie odbieranej i pozostawianej, wielcy uczniowie małej szkoły, to jest to szkołach średnich w Sejnach w tamtym czasie. Sukiennice z bankructwem w tle. Sejny się szczycą sukiennicami, ale tam było nieszczęście trzech rodzin, które zbankrutowały przy okazji, a potem się okazało, że może i niekoniecznie te sukiennice dobrze, że powstały. Sejneńskie ratusze, no Warszawa próbowała ratować Sejny, ale się im nie udało. Szpital Świętego Szymona, tutaj rabini, synagogi, ewangelicy, ich kościół, tu Państwo macie, trochę nawiązywałem do tego.
druhowie młodsi oprawiać ćwierć wieku, to jest legenda zupełnie. Jak można zbałamucić ludzi, żeby uważali, że już 100 lat istnieje ich organizacja, a naprawdę istniała dużo krócej. Zapomniana szkoła, o której się nie mówi w Sejnach, bo była rosyjska. Tu macie Państwo wszystkich burmistrzów, naczelników powiatu, potem kłopoty z nazwami ulic. Powiem tylko o tym jednym, Wigierska, Węgierska, tak? No wiadomo, że węgierska. Zapomniani, nieznani. Wybrałem trzy postacie, które w Sejnach są zapomniane, a powinny czasem być patronami ulic. No ale to tak dużo jest historii sejneńskich. I czyje Sejny? Czyli właśnie to jest próba odpowiedzi, jak te różne władze, mniejszości narodowe próbowały te Sejny sobie w różnych aspektach przejąć. Wreszcie Ośrodek Litewskiego Odrodzenia Narodowego, bo to też warto o tym mocno mówić. Myślę, że łatwiej przez to było, będzie, czy byłoby zrozumieć, dlaczego dla Litwinów było to takie ważne miejsce. I wreszcie koniec epoki, czyli co się tu działo 1914-15, bo potem nowy świat przyszedł. Czyli zaczynam od nowego światu po oświeceniu i kończę na nowym świecie po 1915 roku. Przepraszam, że tak długo, ale już dziękuję Państwu za uwagę. Może pytania, refleksje, uwagi, naprowadzenia na tropy nowe. Także z okresu międzywojennego. Bardzo mi interesują wszelkie ślady późniejsze. Może zrobimy następne spotkanie albo któreś z rzędu o elitach władzy w Sejnach, to będzie ciekawiej. Aha, ta książka ukaże się w przyszłym tygodniu. Wydawcą, jak mówiłem, jest ktoś inny, bo to jest przy okazji książka, tak? Bo główna książka to jest w pograniczu, będzie kiedyś wydana, tak? Nie wiemy na razie kiedy. Wiemy? To proszę, zwolnij mnie, Małgosiu, z mówienia. Wiemy, jaki jest plan. To znaczy, zgodnie z tym, co mówiłeś, to jest dopiero plan budżetu, a sprawozdania jeszcze nie ma, ale z naszymi autorami jesteśmy umówieni na koniec 2023 roku na złożenie całego już tekstu książki, a później już tylko prace redakcyjne, a potem już Państwo macie w ręku. Czyli 24, 25? 24. Czwarty. Na początku. 24. A może 25? Tak, natomiast tę książkę zobaczymy. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami planuje jakąś promocję. Jeśli książka się ukaże w przyszłym tygodniu, a na pewno będzie, no to można liczyć, że początek grudnia będzie jakieś spotkanie. Co do sposobu dystrybucji, nie wiem, to już nie moja sprawa. W każdym razie książka jest, ja się cieszę, że powstała w terminie, bo miała powstać na 22 grudnia tego roku, bo tam jest taka rocznica istotna dla Sejneńszczyzny, bo 500 lat temu zostały wymierzone włości, na których między innymi dzisiaj są Sejny. To było nadanie Zygmunta I Starego. Znaczy list polecający wymierzenie tej własności wiśniewieckich. Proszę bardzo, jakieś pytania. Ja mam pytanie, czy Pan w dalszych badaniach porusza albo zastanawia się nad kwestią, czy w tym roku 1918-19 dało się w jakiś sposób, może chociaż trochę sprawiedliwy, podzielić Sejny między dwa kraje, które dążyły do całkowitej, znaczy Litwa dążyła głównie do całkowitej odrębności stworzenia samodzielnego państwa i czy to się dało etnicznie podzielić te ten powiat tak naprawdę, nie samo miasto, tylko powiat cały. Znaczy ja zacytuję może niedokładnie w tej chwili to, co napisał profesor Łosowski. Bodajże w tym dużym artykule w studiach i materiałach do dziejów Sejneńszczyzny z 1963 roku. On napisał mniej więcej tak.
że Sejny przechodziły 13 razy z rąk do rąk w okresie 1919-20. I prosta, wydawałoby się, sprawa do rozwiązania została przez ambicje polityków, różnych osób, doprowadzona do takiego absurdu, że musiało być tych 13 przejęć, a sprawa była prosta do rozwiązania. Ja z profesorem Łosowskim się zgadzam w tym tylko o tyle, że z perspektywy, jak on wtedy 40 lat, 5, a dzisiaj z perspektywy ponad 100 lat, łatwo nam jest to powiedzieć. Natomiast historycy nie mogą dzisiejszymi kategoriami, myśląc, opisywać wydarzeń sprzed 100 czy 200 lat. My musimy się wczuć w sposób myślenia, przeżywania, w emocje tamtych ludzi i zobaczyć, czy oni byli w stanie coś takiego zrobić. My mamy proste rozwiązania, ale te proste rozwiązania my znamy po 100 latach. Tak jak każdy z nas popełni jakieś błędy życiowe, czy podjął decyzję i po roku czasem, po 5 wiemy, że można było to inaczej rozwiązać. Ale w tamtym momencie nam się nie udało tego zrobić. Więc tutaj, żeby nie popaść w grzech ahistoryczności, trzeba zrozumieć sytuację, która wówczas panowała. I ja myślę, że w tamtym okresie, ale to jeszcze niepogłębione, że tak powiem, badania i refleksje w związku z tym są, nie było innego rozwiązania, a to, co się stało, i tak stało się łagodnie, tyle tylko, że zaważyło na losach czy stosunkach obu narodów na wiele dziesięcioleci. Ale to tak narastało. Po prostu nie było siły. Za dużo było też ingerencji obcych stron. Najpierw Rosjanie. Proszę pamiętać, że to było tak, że najpierw są Rosjanie, którzy to w ramach imperialnej polityki swojej coś robią. Potem wchodzą Niemcy i robią dokładnie też z punktu widzenia Mitteleuropy, przecież Niemcy porządkowali tę część Europy po swojemu. Oni mieli program Mitteleuropy, tak? Dlaczego w 18 roku na wiosnę tworzą Litwę, tak? Dlaczego potem powstaje wcześniej Rada Regencyjna? Dlaczego myśli o Białorusi są? Oni tworzą tu swój porządek. Ja tak powiem, niemiecki mir przeciwko temu mirowi, który był wcześniej rosyjskiemu. I to było, no, wydaje mi się, w tej chwili niemożliwe. A nie można stracić też, jak mówię, tego historycznego podejścia. To może trochę w tym kontekście to źle zabrzmi, ale mamy wiele takich ocen ahistorycznych. Na przykład ocena, no powiedz, nie, dobrze, powiem już, bo tak przyszło mi pierwsza myśl, prostytucji. Żeby ocenić prostytucję w XIX wieku, przepraszam, ja się tym zajmuję trochę, tak, przy okazji, to trzeba poczytać, zgłębić się, jaki był stosunek do prostytucji tamtego społeczeństwa. Jak ono widziało i dlaczego to zjawisko było i z jakich powodów ono potem zaczęło zmieniać. Sposób wychowania dzieci. Nie można oceniać tamtego sposobu, nie wchodząc w tamte normy, zwyczaje, obyczaje. Nam wystarczy tylko spojrzeć na starodawne zdjęcia, jeśli już były zdjęcia, jak były ubrane dzieci. Przecież one nie były ubrane jak dzieci, tylko w stroje dorosłych. Bo tak je traktowano. Psychologia rozwojowa to są lata 50. A wcześniej nikt nie myślał rozwojowo, tak, że dziecko się rozwija, jego psychika się rozwija. To było dalekie od ówczesnego myślenia. Więc podobnie tutaj, przepraszam, takie podałem przykłady, ale chodzi mi o to, żeby... Ja często, badając źródła, te opisy, relacje w tej chwili dla przełomu XIX wieku i XX, się zastanawiam. Jak czytałem teraz do tego ostatniego rozdziału, koniec epoki, i Ośrodek Litewski tego Odrodzenia Narodowego, teksty, no nie czytam po litewsku, ale sobie tam czasem potłumaczę albo poproszę kogoś, żeby mi potłumaczył, to jeszcze gdzieś tam pobrzmiewają nuty tamtego rozumienia narodowości wśród Litwinów.
tamtego, z końca XIX wieku. Nie tak jak my deklaratywnie, jestem Polakiem, tylko terytorialnie. I to jest normalne. Proszę też zwrócić uwagę, że na przykład w świadomości Polaków w końcu XIX wieku Polska, Rzeczpospolita, obojga narodów, została zahibernowana na 1772 roku. Litwini zahibernowali sobie Wielkie Księstwo Litewskie na poziomie przed 1385. Dlatego w ich historii nie będzie Jagiełły, tak? Ale będzie Witold. I potem nagle, kiedy te obie nacje się spotkają, to jedni zahibernowani na 72, tamci na 85 mają rozwiązać problem. To dokładnie podobnie jak na przykład Węgrzy zahibernowani są na okresie przed Cesarstwem Austriacko-Węgierskim. Skąd dzisiaj mamy, że tak powiem, imperializm węgierski? No z tamtych czasów się bierze. Żydzi zahibernowali sobie państwo na 72 roku naszej ery. A potem dążyli do odbudowy. I jak odbudowali, to nigdy nie jest tak, że to zahibernowane się da przełożyć na współczesność, obojętnie jaka by ona była. To tak, przepraszam, to jeszcze szeroki komentarz do tego, co pan powiedział, to na świeżo, tak powiem, są refleksje z tego jeszcze początku XX wieku, jeszcze nie doszedłem do 1918 roku, ale polecam państwu książkę, znaczy część książki profesora Buchowskiego. Ci insurgenci lipcowi, jak tam, lipcowi insurgenci. To jest ciekawe spojrzenie na tamte wydarzenia, ale nie ze wszystkim można się zgodzić, ale to jest ciekawsze niż wiele innych. Bardzo istotnym elementem w rzeczywistości sejneńskiej odgrywał Korpus Ochrony Pogranicza w Sejnach. I tak jak jest kilka opracowań chyba pana Kowalskiego, tam jeszcze chyba świętej pamięci naszego Stanisława Bochowskiego, te opracowania pod względem jakby znaczenia militarnego tej formacji, ich bohaterstwa, walki i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo, bardzo istotne. Natomiast mnie jako obywatela tego miasta bardziej interesuje rola KOP-u jako elementu rozwojowego, jako elementu przynoszącego cywilizację czy zmianę przeróżnych zwyczajów, norm życiowych. Jak rola w ruchu migracyjnym ludzi, którzy ten KOP, który sprowadził tutaj do Sejn, bardzo dużo interesujących ludzi. Czy w tym opracowaniu, który przygotowujesz, będzie również ta rola taka właśnie KOP-u jako właśnie tego elementu? Bo przecież no zupełnie niewiarygodny budynek, który jest przecież koszarami, gdzie teraz mieści się liceum. Bardzo by było interesujące dowiedzieć się, kto to zaprojektował, jak to zbudowano. Tym bardziej, że lokalne mity mówią, że to powstało wszystko sumptem mieszkańców tego miasta. Materiały pochodzą stąd i jak gdyby to jest taka sejneńska samoróbka. I w związku z tym to by było, skąd ten rozmach taki, skąd ten projekt wielkiego budynku dla niewielkiej formacji wojskowej. To jest bardzo interesujące, czy coś na ten temat jest wiadomo, czy może sprowokujecie do badania też i w tamtym kierunku. Dziękuję, to znaczy, że... Znaczy akurat z KOP-em to jest trochę lepiej, bo tak jak wspomniałeś, są prace pana Kowalskiego. Jest też bardzo dobra książka ostatnia, między innymi pana Jarosława Wojciechowicza o KOP-ie, która świetnie całą topografię KOP-u pokazuje, czyli gdzie co się mieściło na terenie Sejn. Natomiast powiem trochę... Teraz tak, żeby nawet zrobić to, o czym ty powiedziałeś przed chwilą, to pewnie trzeba by parę miesięcy tylko temu poświęcić. Ale zaraz państwo
powiecie, że to jeszcze o tym i o tamtym. I ja już się tak zakopałem w XIX wieku, znaczy jestem blisko, już mam tak głowę, ponad krawędzie tego XIX wieku, ale tak się zakopałem, że Małgorzata mówiła, że od roku. Nie, ja skończyłem Dwory w 18 w czerwcu i jesienią 18 usiadłem do Sejn. To znaczy już 4 lata pracuję nad Sejnami i siedzę w XIX wieku, bo teraz tak, bo w Moskwie, bo w Petersburgu, bo w Wilnie i to nie w jednym archiwum, bo w Białymstoku, bo w Warszawie, a na dodatek jeszcze teraz byłem w Lublinie, w Radomiu, bo wszędzie ci sejnianie byli. I może tam coś jest i akurat się zdarza, że coś tam zawsze znajdę. Państwo zapomnieliście o wielu ludziach związanych, nie, znaczy to nie jest wyrzut, tak? Albo to tak się dzieje w każdej miejscowości, że nie wiecie, albo możecie nie wiedzieć, że stąd wyszli wybitni muzycy, którzy na przykład do niedawna jeszcze byli prezesami Polskiego Towarzystwa Chopinowskiego. 3 pokolenia muzyków, które tu mają swoje korzenie. I mógłbym jeszcze wymienić pewnie parę innych osób, które na przykład zakładały czasopisma w Wielkopolsce, które przyjaźniły się z Kraszewskim i Kraszewski im doradzał, jak wydawać gazety, a leżą tutaj na cmentarzu i pochodzą z Sejn lub z okolic Sejn. Więc tego jest tak dużo, że mam wrażenie, że dla jednego ludzia to jest za mało. Melchior mi mówił, bo ustalaliśmy termin tego spotkania, niestety nie mógł przyjechać, a bardzo mi zależało, żeby był. Bo Melchior dopiero kończy przekopywanie się przez księgi parafialne sejneńskie. Już jest w 1805 roku. Ale każdy akt przeczyta. On by fajnie poopowiadał i pewnie opowie kiedyś, kogo tam wśród tych dawnych sejneń znalazł, bo mi opowiadał, tak, kto tam był w tych sejnach. Więc jesteśmy skazani na to, że niektóre tematy, już odpowiadam, będziemy musieli niestety, z radością przyjmując publikacje, które były, wykorzystać je, a oddzielnych badań nie prowadzić. Tak samo na przykład, jeśli chodzi o diecezję sejneńską. Ja nie będę oddzielnie zajmować się diecezją sejneńską, skoro jest książka Jemilitego, księdza niedawno zmarłego, skoro jest praca na stulecie diecezji, wydany zbiór artykułów i szereg innych publikacji. Czy na przykład o gimnazjum świętego Kazimierza? Nie, bo święty Kazimierz wydał i swoją jednodniówkę i ksiądz Jemility napisał taką historię. Jest trochę wspomnień, trochę pamiętników, więc pewnie nie będzie czasu, żeby jechać do Łomży i siedzieć przez kilka dni w archiwum diecezjalnym i przyglądać się tylko gimnazjum świętego Kazimierza. I tak mógłbym pewnie powiedzieć o wielu innych, a z przerażeniem myślę o okresie powojennym. Z przerażeniem, dlatego że jest mnóstwo źródeł, a dwa to jest tak gorące, że tutaj będziecie państwo spalać nas, znaczy to mnie, bo najbezpieczniej ma Melchior, tak? Bo nikt nie pamięta, co się działo do 1807, ale co się tu wydarzyło po 1945, to wielu pamięta, a po 90 to już nie powiem, to musimy znaleźć jakiś sposób na to, żeby z życiem wyjść. Tak jest. Raz, dwa, trzy. Ja mam taką właściwie refleksję, tutaj jestem. Mam taką refleksję, nie pytanie, że pomimo całej różnorodności kulturowej, religijnej, narodowościowej, w naszym sejneńskim nazewnictwie ulic, placów, instytucji nie ma nic o Żydach, o Litwinach, o prawosławnych. Zwróćcie państwo uwagę. Właściwie nie ma pozostałości żadnych po tym XIX-XVIII wieku, kiedy mieliśmy taką różnorodność kulturową, religijną, tak? Kiedy mieliśmy... Mówię, że w naszym nazewnictwie ulic, placów, instytucji, nie ma pozostałości po tej różnorodności religijnej, narodowościowej, kulturowej. Znaczy to,
trudno jest przyjąć, żeby było. Ja w tej książce, która się wkrótce ukaże, tam piszę, że w Sejnach patronami ulic, to tak, Konarski ma ulicę i szkołę. Potem Zawadzki ma ulicę. Kto tam jeszcze jest? A, tak, Rittler, Grodziński i co? I koniec. I koniec. A gdzie są biskupi sejneńscy? Na przykład, tak? A gdzie są inni sejnianie? Żaden burmistrz w Sejnach nie ma ulicy. A Myszczyński to była postać, to naprawdę to był człowiek. Na skalę niesamowitą. Mit tak, ewangelik, przecież to jest postać tak związana i mocno z Sejnami, zasłużona dla miasta, nie tylko dla społeczności ewangelickiej, ale dla miasta. I też ślad o nim, no, fantastyczną pracę wykonał Almanach Sejneński, który publikował wspomnienia, teksty pisane głównie sercem, pamięcią, tak, nie źródłem, ale to nieistotne. Ale przypomniał i postacie litewskie, które stąd wyszły. Kajrusztysowie, tak, Wejhertówna, no przecież to są postacie, które są niezwykle... Ja jestem zdumiony, że na przykład biskup Hollak nie ma w ogóle żadnego śladu w Sejnach. A Hollak to jest... O, z Dorotą rozmawialiśmy, tak? To jest twórca pierwszego podręcznika języka miganego w Polsce. To jest ksiądz, który był prefektem, proboszczem w Radzyminie i w Radzyminie ma swoją ulicę, niedawno nazwaną ulicę imienia biskupa Hollaka. Wyszedł z Sejn, tutaj się edukował, potem został sufraganem, oczywiście mieszkał w Wilkowyszkach, nie w Sejnach. Ale to była postać uważany jest za świętego. Znaczy nie wiem, czy nie, tam są takie sygnały, że może będą próby beatyfikacji, to nawet kanonizacji w przyszłości. I jest bardzo dużo takich postaci, które gdzieś tam nam umknęły tutaj. Ja wiem, że tu jest też specyfika miejsca, bo mi łatwo jest mówić to z perspektywy no, tylko 30 parę kilometrów, ale to jest jednak inaczej. Ja wiem, że tu każda taka postać wywoła różne dyskusje z każdej strony, ale warto te dyskusje prowadzić, rozpoczynać. Nawet jak się na początek zakończą niepowodzeniem, to może potem trzeba do tego wrócić, ale wcześniej czy później to i tak będzie trzeba zrobić. To nie ma siły. Także to muszą się gdzieś pojawić te postacie. Jak nie w przestrzeni publicznej, to na łamach książek, publikacji, to co robił Almanach. Tam się wszyscy spotkali. I z Sejn, i z okolic Sejn. Więc będzie następny, tak, tom? Będzie, czekamy. Im dłuższe czekanie, tym większa radość. Ja mam takie pytanie. Niewątpliwie przyczyną stagnacji czy marazmu Sejn było ominięcie budowy kolei w Sejnach. Czy są jakieś dane mówiące o tym, dlaczego czy nie próbowano, że tak powiem, prowadzić żelaznej drogi przez Sejny? Czy były jakieś sprzeciwy, naciski, czy po prostu brak inicjatywy wewnętrznej? Były próby. Są dokumenty obrazujące dosyć, może nie bardzo, ale dosyć dokładnie starania Sejnian i władz tutaj lokalnych o pociągnięcie nitki kolei. Jak budowano kolej przez Grajewo, to był taki pomysł, żeby pociągnąć przez, połączyć przez w Olecku, czyli Olecko, Suwałki, Sejny do Grodna. Ale powiem, to nie miało szans żadnej. Żadnej szansy. Suwałki dostały połączenie w 1897 i to tylko ze względów militarnych. Sejny militarnie nic nie znaczyły. Nie było takiej szansy. W ogóle dla Sejn osiągnięciem było to, że dostały... Słucham?
Nie, to mówię o czasach jeszcze wcześniejszych, bo ten pomysł na kolej to jest 1862, jak budowano Warszawa-Petersburg, to wtedy myślano też o budowie tutaj kolei, ale dla Sejn wielkim sukcesem było to, że wtedy zamiast kolei wybudowano trakt bity drugiego rzędu z Suwałk przez Sejny do Grodna. Bo Sejny nie miały przez bardzo długo, aż do końca XIX wieku, połączenia Sejny Augustów tego samego rzędu. Bo była droga pierwszego rzędu gubernialna, tak? A to była drugiego rzędu, była ważna droga. I więcej nie mogło być. Że ona była fatalnie zrobiona i tam potem piszą, jak się łamały osie w karetach, a konie nogi łamały, to zawsze było i wszędzie. To jak ktoś czyta o tamtym stanie dróg, to wie, że to było powszechne. Były próby nieudane i nie było szansy, naprawdę. Tak samo jak moim zdaniem nie było szansy, żeby była szkoła średnia w Sejnach w drugiej połowie XIX wieku. Po prostu Suwałki wygrały i koniec. Zresztą Państwo tam znajdziecie takie sygnały. Sejnianie nie przejawiali niestety inicjatywy. Wtedy jak trwała walka o stolicę departamentu, to jest 1807 rok, 8, Sejny miały jakąś szansę, żeby zostać stolicą departamentu, czyli województwa. I potem by już było z górki. Tyle tylko, że na tym nie zależało radnym departamentowym z Sejn, tylko zależało radnym departamentowym z Mariampola, z Kalwarii, bo oni nie chcieli jeździć do Łomży. Więc oni robili wszystko. Taką zamarachę zrobili w księstwie warszawskim, że król w Dreźnie siedział, a i tam ciągle słyszał o tym, że trzeba przenieść stolicę z Łomży do Sejn, a potem jak Sejnianie nie dość aktywni byli, to do Suwałk albo Augustowa. Wreszcie Suwałki z Augustowem walczyły i Suwałki wygrały po 30 latach. Także nie było też środowiska, które by się o to upominało. I z koleją to były decyzje administracyjne na innym szczeblu, tu nie było żadnej siły, żadnej. To jest, można? Tak. To znaczy z koleją to tak, chciałem tak podsumować, tylko uzupełnić, że w ogóle pierwsza kolej to powstała w 1862 roku między Warszawą a Petersburgiem. A to była kolej w ogóle na ziemiach polskich druga, bo pierwsza to była w 1848 warszawsko-wiedeńska. I teraz co do kolei tej, co obecnie na Suwalszczyźnie jest, ta, może dalej będę trzymał, ta Suwałki Augustów, dzisiejsza ta kolej, to ona nazywana była z perspektywy Rosji jako zaniemańska, taką nazwę miała. I ona była tworzona ze względu na garnizony wojskowe. Bo w Augustowie był garnizon wojskowy i w Suwałkach, dlatego połączono to przez Grodno, Augustów, Suwałki, przez dzisiejsze Trakiszki, aż do Oran i ona wracała na tą główną trasę. I dlatego przez Sejny to nie poszło, że tak powiem. Ale ja mam takie pytanie inne. Tylko, że pan zajmuje się tymi XIX wiekiem, ale mnie interesuje, czy udało się dotrzeć do dokumentu potwierdzającego prawa miejskie Sejn, bo już pan wie, o co chodzi. Różne daty się pojawiają, w tym pan wymienił tą rocznicę, ona jest 1522 roku przez nadanie Zygmunta Starego dla kniaziów wiśniowieckich tej ziemi właśnie, ale to nie były prawa miejskie, to prawa miejskie to dopiero od czasu Grodzińskiego pochodzą, ale właśnie jakie? Jak się Wikipedię czy starą encyklopedię PWN, jak kiedyś się przerabiałem, się otwiera, to wtedy wychodzą daty, a że pomiędzy 1593 a 1602 Sejny uzyskały prawa miejskie. Ale ciekawe jest, czy jest dokument konkretnie potwierdzający, to jest raz, a dwa, co z nazwą rzeki przepływającej przez Sejn? Jak wyjdziemy dzisiaj na miasto, pójdziemy, mamy kilka mostów tu w Sejnach, znajdziemy nazwę Marycha. Natomiast ja o nazwie Sejna dowiedziałem się od świętej pamięci swojego nauczyciela Stanisława Puchowskiego, znanego w Sejnach i dla pana też, że właśnie ta rzeka błędnie nazywa się Marycha, powinna się nazywać Sejna, ale to tylko słowa czyjeś po prostu. Później, jak byłem starszy, dotarłem do tej słynnej książki w naszej bibliotece, materiały do dziejów ziemi Sejn-Sejnszczyzny, jeszcze właściwie dzięki kompleksowej ekspedycji Jaćwieckiej ona powstała i tam profesor Wiśniewski, to sławna postać, taki dosyć polecany profesor,
to on właśnie opisał tę nazwę rzeki, że to przez Sejny przepływa Sejna, ale trzeba byłoby to sprawdzić, może porządnie ustalić, czy to po prostu są znowu jakieś błędy, czy to tak naprawdę jest, a jeżeli jest, to trzeba byłoby kroki poczynić, żeby to administracyjnie w końcu zmienić i tą Sejnę przywrócić, a nie tą Marychę, jeżeli to jest prawda. A poza tym jeszcze co do taki trochę przykry obraz, Sejn się pojawia na temat tego wszystkiego, że wszystkim że Sejny ustępują dla Suwogla, Augustowa, ale możemy się pochwalić tym, że to z pomiędzy Suwog, Sejny, Augustowa z tych trzech miast obecnej Suwalszczyzny, to w Sejnach powstała pierwsza szkoła średnia w historii, tego nie wymarzymy. To w Sejnach było biskupstwo, Kościół Sejneński jest katedrą, było katedrą, a ani Suwalska Konkatedra Świętego Aleksandra, bo to kon, czyli zastępcza katedra, nie była katedrą, ani Kościół Augustowski katedrą nie był. Czyli mimo tego pesymizmu mamy tu o Sejnach jakieś priorytety w stosunku do Augustowa i Suwog. Przepraszam, ten pan w tej chwili mieszka w Suwałkach. Jeśli... Jest taka zasada, proszę pana, że rzeki ostatecznie zwycięża wersja, która wpada do głównej rzeki. Czyli Marycha wpada, prawda, dopływem, przypomnijcie mi, do Czarnej Hańczy, tak, do Czarnej Hańczy, czyli wszystkie rzeki, które się łączą z Marychą, przyjmują ostatecznie wersję, także i, tak, Marycha, także i te górne. I, nie, no mówię wyraźnie, taka jest zasada. Dlatego jedyny znam, jeden tylko znam wyjątek, to jest Rozpuda, która nie nazywa się Nettą, a powinna. No, dziękuję. Znaczy, ja tak, zacznę od pierwszego pytania, czyli nie wiem, czy dobrze zapamiętam wszystkie, ale pierwsze dotyczyło lokacji Sejn. Nie wiem, czy jesteśmy przygotowani, ale powoli proszę się przygotowywać, że Sejny nigdy nie miały aktu lokacji. Tak może być. No, ja wiem. To było miasto prywatne i prawdopodobnie nie zadbano o to, ale to mówię prawdopodobnie, powtórzę prawdopodobnie, być może. Jedyny ślad na razie znaleziony o prawie miejskim mówi, to jest dokument z 1820 roku, który mówi, że Sejny być może miały prawa miejskie 80 lat wcześniej nadane. Ale rozmawiałem, bo to mnie też interesuje, właśnie w ubiegłym tygodniu z Melchiorem, który się tym zajmuje i pytam go, jak to jest. I on mówi, że w aktach kamery pruskiej, które już zaczyna czytać też równolegle, jest mowa o tym, że Sejny nie miały. Zobaczymy. W Wilnie był Melek, teraz dotarł do wizytacji biskupich Sejn z XVII wieku. Zobaczymy, czy tam nie ma jakiejś informacji. To są nieznane dla naszego środowiska w ogóle dokumenty, więc zostawmy sprawę otwartą. Coś z tego będzie. A co? Zobaczymy. Co do Sejny, to powiem tak, że w dokumentach, które ja przeglądałem, XIX-wiecznych, do połowy wieku generalnie nie ma innej nazwy, tylko Sejna. Tylko Sejna, rzeka Sejna. Natomiast w drugiej połowie, czy w połowie XIX wieku zaczyna się pojawiać coś takiego, Sejna zwana też Marychą. To znaczy, że potem została Marycha. Dzisiaj możecie państwo zrobić Marycha zwana też Sejną, tak? Bo się Marycha już utrwaliła i tu myślę, że nie ma siły. Ale to jest taka ewolucja. Podobnie jak na przykład możemy rozmawiać o skąd się wzięła nazwa ulicy Węgierskiej. Profesor Wiśniewski w tym tekście swoim daje taką wskazówkę, że być może to jest zniekształcenie ulicy Wigierskiej. Ale tak się utrwaliło, że już w latach 20. XIX wieku w tym samym dokumencie pisze się o Wigrach i ulicy Węgierskiej. Czyli już zapomniano
prawdopodobnie, skąd powstała ta nazwa, więc Wigry sobie żyją oddzielnie, a ulica Węgierska jest węgierska. Melek szuka Węgrów, zobaczymy, może znajdzie Węgrów. No już blisko jest, ale na razie ich nie znalazł, więc wątpliwe, czy byli tu Węgrzy, tak? I jeszcze jedno pytanie. A, to powiem też. To powiem też, że to jest zawsze problem, tak mi się wydaje, miejscowości, które leżą blisko i mają w swojej historii różne ważne okresy, ale jedno z tych miast wygrało. Dlaczego? Bo nie mieliście, przepraszam, tak samo jak Augustów, generała Ludwika Michała Paca. Suwałkom załatwił to Pac. No i no, cena ziemi, no, ale decyzja była tutaj, tak? Gdzie Aleksander I się zatrzymał na nocleg? W Dowspudzie, jak jechał za swoją armią. Gdzie Zajączek? Z kim rozmawiał, jak przyjechał do Suwałk? Z Pacem rozmawiał. Kto w Warszawie rozmawiał z Zajączkiem? No Pac rozmawiał. W sprawie waszej szkoły, oto w tej książce po raz pierwszy będzie ten dokument opublikowany, w 1817 roku. To Pac napisał do Potockiego, żeby, broń Boże, tutaj tej szkoły nie obniżyć poziomu, a w ogóle to już przywrócić, bo już tu powstała wydziałowa, chodziło o szkołę wojewódzką. I co? Powstała wojewódzka, bo Pac napisał do Potockiego. Więc to tak trochę też decyduje w historii czasem. Słynne dzisiaj i podziwiane liceum pierwsze w Suwałkach, żeby nie zapominać, że ma korzenie właśnie w Sejnach, bo mnie czasami trochę to boli, że no właściwie nikt nie chce prawie o tym powiedzieć, a nawet nie wiedzą osoby, które myślałem, że wiedzą. To jest jedna sprawa, a wcześniej jedna ze szkół była przeniesiona do Łomży najpierw, też rangi, no może nie wojewódzkie jeszcze, ale liceum bardzo słynne, czyli jedna szkoła poszła do Łomży średnia, a druga poszła, jak ja mówię, do Suwałk. Szczuczyn ale, może być obrażony. Ale rozumiem, nie ze Szczuczyna, to Suwałki zabrały ze Szczuczyna, a przeniesiono z Suwałk do Sejn później, w ten sposób, w tej kolejności. W 17 ze Szczuczyna, a dopiero w 38. To... Nie no, Suwałki dostały szkołę, to najpierw uzyskały szkołę obwodową ze Szczuczyna niepełno, im się to nie podobało, więc dopiero wtedy wyszła zamiana z Sejnami na gimnazjum, więc Sejny bezpośrednio ze Szczuczyna tej szkoły nie pozyskały, tylko z Suwałk już. Ale to mówię tylko o tym, żeby przypominać takie rzeczy, bo no, słynne liceum pierwsze, no, każdy wie, że to jakby poziom najwyższy, a to właśnie ma swoje początki właśnie w Sejnach. Tak samo diecezja łomżyńska w 25 roku i dzisiejsza Ełcka, która powstała w 92 po reformie, też ma swoje korzenie w naszym kościele i w Sejnach. To też jest ważne. To jeszcze potwierdzę to, co pan mówi, bo my nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że przenoszenie szkół w tamtej epoce to polegało na tym, że Suwałki, Sejny w 1817 wysłały furmanki do Szczuczyna i zabrały szkołę, a Suwałki w 1839 roku przysłały 150 furmanek do Sejn i na tych furmankach całą szkołę, łącznie z dobytkiem i rodzinami profesorów, przewieziono do Suwałk, a z Suwałk szkołę obwodową sejnianie przywieźli tutaj, ale ona była tylko rok i w 1941 roku pojechała do Mariampola. Więc te losy szkół w tamtym okresie były bardzo takie żywe, dlatego że dopiero dopracowywano sieć szkół. Niestety to dopracowanie trwało długo, dopóki Rosjanie nie wymyślili sposobu na ujarzmienie oświaty, bo to wszystko miało między innymi taki cel, żeby zlikwidować ducha szkół z okresu Królestwa Polskiego. Przecież nie było roku szkolnego 32-33.
Rok szkolny 1832-33 Rosjanie zamrozili, bo opracowywali nową reformę, a potem dokonali filtracji nauczycieli pod kątem ich postawy politycznej w okresie powstania listopadowego i kto przeszedł lustrację, ten był zatrudniony od 33 roku, od 20 sierpnia, a reszta poszła w różne strony świata. Sejn, jeden z najwybitniejszych profesorów, Stanisław Dogiel, został naczelnikiem poczty w Szypliszkach. Nie, myślę, że tu nie ma żadnego porównania. Natomiast rzeczywiście no, zawsze dopracowywano ten system jakoś tam, bez względu na konotacje już i na epokę, to zawsze tak trwało. Po 1857 na nowo zaczęto, tak, bo władze rosyjskie trochę osłabły, bo po wojnie krymskiej i po śmierci Mikołaja, trochę odwilży było, więc odbudowano i ministerstwo, czyli Komisję Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia, usunięto Okręg Naukowy Warszawski. Po powstaniu styczniowym z powrotem do tego wrócono. Tutaj moglibyśmy sobie, patrząc na te długofalowe zmiany, zobaczyć to trochę inaczej. My mamy taką tendencję, że patrzymy z perspektywy dzisiaj, a nie długiej. A propos tutaj na przykład szkoły. Proszę zwrócić uwagę na takie rzeczy drobne. Szkoła Sejn średnia zostaje usunięta w 1840 roku. Pierwszym. Tak? Nie, 40. 40. Obwodową z Suwałk przyniesiono jeszcze na rok i potem do Mariampola poszła. To jest raz. Przez 40 lat w Sejnach nie ma szkoły średniej. Żadnej. Nie ma obowiązku szkolnego, więc tylko szkoła elementarna miasto utrzymuje. Nie ma. W 1878 Sejny chcą mieć szkołę. Zabiegi są o to, żeby powstała szkoła. Co się pisze w uzasadnieniu do cesarza o to, żeby pozwolił na utworzenie szkoły tutaj, nie średniej, tylko szkoły miejskiej, trzyklasowej o 6-letnim cyklu nauczania. Że w tej miejscowości jest to bardzo ważne, bo tu już 40 lat temu i jeszcze wcześniej była szkoła średnia i mieszkańcy są przyzwyczajeni. No więc się tworzy w 1880 taką szkołę. Potem jest rok 1919-20, już nie ma i nie będzie biskupstwa w Sejnach, ale został budynek podominikański pusty. Więc biskup Jałbrzykowski, który doskonale zna Sejny, co robi? Przysyła księdza Pardo, który w tym samym budynku, z którego 100 lat wcześniej kościół wyprowadza szkołę, wprowadza szkołę średnią. No niestety powiat zostaje zlikwidowany od stycznia 25 roku. Ale wojsko, a propos KOP-u, nie wiem czy państwo wiecie, oto jest powód do dumy i do tego, żeby zaznaczyć. Augustów robi to doskonale, dzięki Jarosławowi Szlaszyńskiemu. I macie przewagę nad Augustowem i wszystkimi innymi miastami w całym województwie. Dlaczego? Dlatego, że w 1815 roku tutaj był sztab dywizji ułanów. Tu przyjechał generał Józef Weissenhoff, a pułki stacjonowały w Augustowie, w Łukowyszkach i jeden jeszcze w Warszawie trzeci. I tutaj był sztab dywizji ułanów. To jest nieprawdopodobne w tamtych czasach. Ale tylko przez 2 lata. Ale był. Ale potem macie KOP, tak? Pojawia się KOP. 100 lat później, nawet z nawiązką, ale pojawia się KOP. Słucham? I to mówię, to długa perspektywa jest o wiele lepsza niż taka krótka, bo to więcej widać. Ja napisałem w tej książce, którą państwo od przyszłego tygodnia pewnie będziecie mogli kupić, coś takiego, że w 1808 roku, 1807-1810 Sejny wzięły pierwszy i ostatni raz udział w rozgrywce o wysoką stawkę, tylko szkoda, że nie były podmiotem, a przedmiotem w tej rozgrywce. Bo sejnianie, czy przedstawiciele Sejn, tak jak mówiłem, nie walczyli o to, tylko inni.
Potem już nigdy Sejny nie były brane pod uwagę jako stolica województwa, czy departamentu, czy guberni. Nigdy. W 1815 roku Sejny już zostały odsunięte zupełnie na bok i tylko były Suwałki i Augustów. I tak to wygląda. To tak, ten pomysł na stołeczność departamentową od Łomży, która dlaczego została? Bo miała Rembielińskiego. Pozycja Rembielińskiego osłabła, to był Pac. I środowisko wokół Paca i potrafił zmobilizować Godlewskiego, który tak walczył Józefa o Sejny. Naprawdę, Godlewski dla tutaj to, chociaż najistotniejsze postacie to ci pełnomocnicy komisji rządowej, którzy lustrowali w 1807. To oni zdecydowali, że Sejny zostały powiatem i to oni napisali w swoim raporcie, że widzą Sejny jako stolicę departamentu, ale tylko czterech powiatów. A Łomża miała być przyłączona tam do Warszawy, do Mazowsza. I oni w 1807 roku rozpoczęli całą tę dyskusję, jeśli chodzi o powiat. Natychmiast zostało to klepnięte z tymczasowego na stałe w 1808 i są powiatem z przerwami do dzisiaj Sejny, pomimo różnych tam spraw. Natomiast ta departamentowa stołeczność wtedy stała się przedmiotem rozgrywki, ale w Warszawie. Tam jeszcze był spór między ministrem spraw wewnętrznych a ministrem wyznań religijnych i trochę Godlewski naruszył ambicje ministra spraw wewnętrznych, bo to nie chcę państwa zanudzać, ale Godlewski bezpośrednio napisał list do księcia warszawskiego, do Drezna. Naruszył, jak to się nazywa? Tak, na drogę służbową. I za to go tak zrąbał Łuszczewski, minister spraw wewnętrznych, że coś niesamowitego, ośmieszał go ze stylu, z zaangażowania. Chciał go oskarżyć, że zwołał posiedzenie Rady Departamentowej nie w Łomży, tylko w Kalwarii. Ten mu odpisywał, że to nie była Rada Departamentowa, tylko on jako prezes się spotkał na radzie ze swoimi kolegami z tej Rady, to nie była cała Rada. Więc to było mnóstwo różnych działań, ale to historia na odrębną książkę. Chodzi? Tak. Drodzy Państwo, my nie kończymy tej rozmowy, absolutnie. To jest przerwa do kolejnego naszego spotkania. Mam nadzieję, że niebawem to nastąpi i że wtedy już będziesz mógł być razem ze swoim głównym współpracownikiem, Melchiorem Jakubowskim, a my będziemy towarzyszyć. Słuchać i czasem o coś dopytywać, o coś się upominać. I chciałam chyba bardzo serdecznie, po pierwsze Tobie Andrzeju, podziękować za ten dzisiejszy wieczór i Państwu bardzo podziękować, że byliśmy razem wspólnie i z nadzieją na kolejne spotkanie wokół dziejów Sejn. Dziękujemy.